Cześć, nazywam się Dorota Godzina, jestem kickbokserką. Kickboxing trenuję już od 13 lat, no, to z wieloma sukcesami. Jak widać, cały czas nie mam dość. Dorota Godzina! Moim miastem rodzinnym jest Skarżysko-Kamienna, tam się urodziłam, stamtąd pochodzi moja rodzina i tam spędziłam pierwsze 7 lat życia. Jestem miejskim stworzeniem, dobrze się czuję w mieście, jakby póki co nie wyobrażam sobie, żebym mogła gdzieś tam sobie mieszkać na przedmieściach. Oczywiście też uwielbiam naturę, ale bardziej na takiej zasadzie, że wyjadę sobie na troszkę, gdzieś tam poodpoczywam na łonie natury i wracam do miejskiej dżungli. Po prostu to tak poszłam zupełnie rekreacyjnie trenować. Gdzieś tam oczywiście miałam epizod trenowania karate, jak to prawie każde dziecko, ale no mówię, nie marzyłam, żeby trenować sporty walki. Dopiero jak trafiłam pod skrzydła Piotra Siegorzyńskiego, no to on zaszczepił jakąś taką pasję do tego sportu. Ona zawsze sprawiała kłopoty wszystkim zawodniczkom, z którymi walczyła. Ja nie byłam perełką, tylko tyle, że widział, że jestem dosyć sprawna, dosyć odporna na ból, jakby nie boję się sparingów za bardzo, więc jakby czuł, że sobie tam powiedzmy, że dam radę, ale nie sądzę, że zakładał, że będę kiedyś jakąś dobrą zawodniczką. Ja też raczej tak nie myślałam sobie. No bez podziału na kategorie wagowe, wydaje mi się, że Dorota jest na pewno w pierwszej trójce zawodniczek w tej chwili zawodowych w K1. No ja jestem przyzwyczajona do wszelkich siniaków, otarć, zupełnie to na mnie nie robi wrażenia. Faktycznie robi to wrażenie na osobach, które nie wiedzą, czym się zajmuje. Czasami to są takie no, po prostu dziwne spojrzenia, a czasami wręcz pytania, co się stało, czy się przewróciłam, czy coś innego, może ktoś mnie bije. Bardzo często jacyś nowo poznani ludzie pytają mnie się, znaczy nie dowierzają w ogóle, że trenuję sporty walki i no bardzo często pada takie pytanie, no jak to kobieta, w ogóle odnajdujesz się w tym sporcie, to jest w ogóle zgodne z twoją naturą. Kiedyś jakoś tak powiedzmy bardziej się do tego przywiązywałam i jakoś bardziej chciałam to tłumaczyć wszystko, jakieś miałam bardziej emocjonalne do tego podejście. Talent to jest naprawdę jakiś drobny odsetek, jeśli chodzi o karierę sportowca. Ciężka praca, nieprzejednany charakter, myślę, że to się najbardziej liczy. Wiele miałam takich momentów, że faktycznie powątpiewałam w swoje umiejętności i w ogóle w zasadność treningu, tak, kickboxingu, że po co w ogóle ja się tym zajmuję. Ale z drugiej strony no, nie potrafiłam przestać, tak? Nawet jeżeli miałam jakieś tam krótkie przerwy czy w trenowaniu, to mimo wszystko ciągnęło mnie na salę. Najtrudniejsze w byciu zawodnikiem, jakby w ciągnięciu tak długo kariery, jest utrzymywanie się cały czas na wysokim poziomie, tak? Bo oczywiście ciężko jest wejść na jakiś szczyt, ale wydaje mi się, że dużo ciężej jest się utrzymać na szczycie.
zauważywszy, że każdy ma wobec ciebie jakieś oczekiwania, jest na tobie presja. No i to jest ciężkie, żeby tą presję jakby wziąć na klatę i mimo wszystko być na szczycie. Rywalizacja to jest coś, co mnie ciągnie, tak, do tego sportu, co sprawia, że ja przychodzę na te treningi, tak? Jak wiem, że tu mam start, tu mam walkę, to naprawdę mam plus 10 do mocy na treningach i chce mi się. Nie ukrywam też, że jakby projekt DSF Kickboxing Challenge sprawił, że już no, jakby no, mając za sobą tak długą karierę i bogatą amatorską, mimo wszystko chciało mi się znowu wziąć porządnie do roboty i rywalizować na tych największych imprezach i toczyć walki zawodowe, tak? Więc tutaj no, DSF Kickboxing Challenge odegrał ogromną rolę. Nie spodziewałam się, że faktycznie ja stanę się jakąś postacią w tym kobiecym kickboxingu, bo mówię, nigdy nie przypuszczałam, że będę no, dobrą zawodniczką ze światowymi osiągnięciami, tak? I jest to bardzo przyjemne, jak gdzieś tam jestem stawiana w szeregu z tymi innymi wybitnymi kobietami w sportach walki. No jestem, wtedy naprawdę tak sobie myślę o sobie, że no, kawał dobrej roboty zrobiłam i robię.